Przyjaciele, żyjąc tutaj na ziemi, człowiek cały czas myśli o tym, jak przygotować się Bogu. Cały czas człowiek myśli, jak tu być takim wspaniałym człowiekiem, żeby Bóg przyjął to do swojego życia. Ale chcę ci powiedzieć o tym, że zbawienie, które zostało nam dane przed Chrystusa Chrystusa, one zostały dane ludziom za darmo. Słowo Boga mówi, że jesteśmy łaską swoim przez wiarę Jezuczyków, aby się kto nie chlubił. I dzisiaj chcę ci powiedzieć o tym, że nie musisz sobie zasługiwać na to, żeby Bóg do ciebie przyszedł. Ten cały świat bombarduje ludzi tym, że muszą coś zrobić, że muszą być jacyś, że muszą przypasować do systemu tego świata, żeby Bóg do nich przyszedł. Ale chcę ci dzisiaj powiedzieć o tym, że nie musisz tak robić. Wystarczy, że ty uwierzysz w to, że Jezus Chrystus tam 2000 lat temu umarł na krzyżu Golgoty. Wystarczy, że uwierzysz w to, że wszystko ci przebaczył, że już nic nie musisz robić. Nie musisz zasłużyć sobie, nie potrzeba więcej ofiary za grzechy. Wystarczy twoje wyznanie. Człowiek tutaj na ziemi potrzebuje podjąć decyzję. Czy ty chcesz rodzić się z Bogiem? Czy ty chcesz być synem króla? Jeżeli chcesz być synem, to potrzebujesz się narodzić na nowo z Bożego Ducha. Świat religijny mówi tobie, że wystarczy dzieckiem Bożym, wystarczy, że wykopiesz się w wodziach, będziesz małym dzieciusiem i wszystko będzie okej, ale nie będzie okej, jeżeli ty nie oddałeś swojego życia Jezusowi, jeżeli ty realnie nie spotkałeś, to pójdziesz do piekła. Ale dzisiaj głosimy na to dobrą nowinę o tym, że możesz uwierzyć w to, że on naprawdę jest żywym Bogiem. Ja, mając 15 lat, chciałem popełnić samobójstwo, nienawidziłem swojego życia. Od dziecka wróciłem do kościoła i myślałem, że wszystko jest okej. Myślałem, że jak będę dobry, jak będę mieć dużo dobrych uczynków w swoim życiu, to Bóg mnie kiedyś tam przyjmie. Ale w Biblii mojej przeczytałem o tym, że każdy człowiek zgrzeszył i brak mu chwały Bożej. Każdy człowiek tutaj na ziemi rodzi się martwy duchowo. Każdy człowiek tutaj na ziemi jest za to, ma to skazany na piekło. Dlatego Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię, aby uratować siebie. Tam na krzyżu Golgoty została zapłacona cena za twoje życie świętą krwią Jezusa Chrystusa. Jeżeli dzisiaj przyjdziesz i powiesz: Jezu, chcę ciebie poznać, chcę ciebie doświadczyć takim, jakim jesteś, to on przyjdzie do twojego życia, to on zmieni twoje życie na zawsze zmieni twoje życie. Żaden człowiek, żadna religia nie jest w stanie tego uczynić. Potrzebujesz przyjść do niego. A kiedy zapałem 8 lat temu, to w twoim pokoju przyszedł ten typu i spotkałem się realnie z osobą Jezusa Chrystusa. Pytanie do ciebie, czy ty chcesz to? Słowo Boże nam mówi, że Jezus powiedział, że kładzie przed tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie, abyś żył. Wybierz dzisiaj życie. Wybierz dzisiaj Jezusa Chrystusa. Ty świat proponuje ci grzech, proponuje ci jakieś zamiary zamiast Jezusa, ale wszystko jest diabelskie. Diabeł przychodzi, aby zażynać i kraść i wytracać, ale Jezus Chrystus przyszedł, aby dać ludziom obfitość. On przyszedł, aby wyrwać się ze szponów diabła. Dzisiaj nie musisz już mieć depresji, nie musisz cierpieć, nie musisz być człowiekiem, którego diabeł dojeżdża i cały ten świat. Dzisiaj możesz być wolny, ale żeby być wolny, potrzebujesz przyjść do Jezusa, potrzebujesz się z Nim pojednać, potrzebujesz narodzić się na nowo z Bożego Ducha. Nieważne ile czasu czytajesz Biblię, nieważne jak dużo rzeczy dobrych masz w swoim życiu, potrzebujesz się narodzić na nowo, potrzebujesz przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela i uwierzyć w to, co On dokonał na krzyżu Golgoty. A jeżeli to uczynisz, to twoje życie się zmieni na zawsze. Satala basa koturo basaj. Resekatyria basadem. Dwa dni temu umarła twoja matka i się zastanawiasz teraz nad tym, gdzie ty pójdziesz po śmierci. Oto jestem odpowiedzią dzisiaj na twoje pytanie o tym, że jeżeli uwierzysz w to, co ja do ciebie mówię, to będziesz miała życie wieczne. Jeżeli umrzesz, to pójdziesz do piekła. A więc dzisiaj wybierz. Wybierz Jezusa, abyś mogła żyć. Wybierz Jezusa. Jezus Chrystus jest potężnym kozakiem. To nie jest mała religia,
to nie jest mały Jezusik, to nie jest jakiś mały baby, to jest wielki, potężny Bóg, którego możesz spotkać realnie w swoim życiu. Dzisiaj jeszcze podejmij tą decyzję. Zawołaj dzisiaj do Jezusa, zawołaj Jego dzisiaj. Jesteś człowiekiem, który jest uzależniony od narkotyków. Jeżeli chcesz być wolny, to przyjdź tutaj. Zostaniesz uzdrowiony, zostaniesz uwolniony od wszelkich nałogów. Jeżeli ty się zmagasz z jakimikolwiek chorobami, to przyjdź tutaj. Jezus Chrystus każdą chorobę poniósł na krzyż Golgota, byś ty mógł żyć. Każda choroba tutaj na ziemi jest nielegalnie, a więc dzisiaj możesz zostać uzdrowiony z każdej choroby. Może lekarze tutaj powiedzieli, że twoja choroba jest nieuleczalna, a więc przyjdź tutaj, a zostajesz uzdrowiony, zostajesz uwolniony w jednej chwili. Jezus Chrystus to jest potężny kozak, to jest król królów i pan panów. Przyjdź dzisiaj, jeszcze dzisiaj zawołaj ze szczerego serca, z całego serca zawołaj, powiedz: Jezu, chcesz się z sobą spotkać, chcesz Cię doświadczyć, tak jak ten człowiek tutaj mówi na ulicy, podejmij dzisiaj tę decyzję, abyś miał życie.